Jak ci burczy? Wygląda w tej bluzie jak szafa czy drzwiowa, co? To zobacz taki. Ale nie mam w nim. Hejka, hejka, witamy was bardzo serdecznie, jestem Marta, Krzysiu i jesteście na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj... Z racji, że będziemy mieli jutro Dzień Ojca, tak, to wymyśliliśmy tak samo jak na Dzień Matki, jakiś prezent taki od nas, który sami zrobimy, przynajmniej po części. No, ale będzie to coś innego niż zazwyczaj, to co się daje i mamy nadzieję, że przemycicie to też u siebie. Co to będzie? Męski zestaw. Ja bym się ucieszyła z takiego zestawu, nawet jako kobieta. I co tam mamy? Chlebek mamy. Mamy też kiełbasę i własnoręcznie robioną szynkę. Chcieliśmy zrobić wszystko własnoręcznie, ale niestety nie udało się wszystkiego zrobić własnoręcznie. Jeżeli na przykład macie swój ogródek, swoje pomidory, robicie sami chleb, to fajnie coś takiego zrobić i myśmy dzisiaj stwierdzili, że skomponujemy taki zestaw i zaczęliśmy od robienia szynki, którą wcześniej zamarynowaliśmy, nie? Mhm. Żeby ją zamarynować, użyliśmy tam sporo ziół. No, trochę ziół, a przepis macie tutaj, bo to jest szynka musztardowa, która nam mega bardzo smakowała i to jest w ogóle schab, gdyby ktoś tam miał czepiać. Robione w szynkowarze, a następnie jeszcze w piekarniku podpiekane, bo ta szynka jest taka trochę wilgotna bardzo z zewnątrz, dlatego fajnie ją jeszcze opiec i ona zostanie wilgotna w środku, a na zewnątrz będzie miała taką skórkę. Dokładnie. Jeżeli nie macie szynkowaru, a pomysł wam się spodoba i sami chcielibyście go zrealizować, to już teraz od razu bierzecie przepis, marynujecie mięso i można go też upiec w piekarniku po prostu. Pewnie będzie trochę inne, będzie trochę może bardziej suche, ale takie kruche szynki suche też są ok. Jeżeli piecicie sami chleb, no to tym lepiej. My mamy gotowe, dwa różne, tak wyszło. Tak wyszło. Nie wiem, jak to się stało. Po prostu brałem dwa chleby, nie popatrzyłem, co mi pan daje i dał mi dwa różne chleby, ale to nic. To teraz bierzemy szynki, będziemy je opakowywać, pokażemy wam, jak to zrobimy. Mamy nadzieję, że wyjdzie ładniej niż na dzień mamy nasze różyczki i ich opakowanie. Mamy tacki, dwie drewniane tacki, już je przyniosę. Oczywiście dwie tacki też są różne, wszystko dzisiaj mamy różne. I to są tacki kupione w Action, kosztowały chyba dwie dychy, ale na tym wszystko będzie wyglądało zdecydowanie ładniej. Będziemy je pakować po prostu w zwykły papier do pieczenia, nie mogliśmy znaleźć innego papieru, w którym pakują, na przykład w mięsnym. Nagle wszyscy przestali mieć taki papier. I żeby to wszystko fajnie, ładnie wyglądało, dokupiliśmy do tego taki gruby sznurek i nie będziemy niczym kleić ani nic, tylko właśnie tym sznurkiem będziemy obowiązywać, jak znajdę, gdzie on ma koniec. Jak w pani w mięsnym. No i git. Dobra. Słabo pójdzie. Ej, to będzie ślicznie wyglądać. Ale fajne. Zaczynam doceniać nasz pomysł. Numer jeden. Tara! Magia. Magic. Na Instagramie, tak samo jak w przypadku dnia mamy, powiemy wam o reakcjach naszych tatów. Wygląda to całkiem ładnie, cały taki, wiecie, koszyk dobroci, tak jak mówimy, im więcej je zrobicie wy, tym lepiej. Wydaje mi się, że jest ciekawym pomysłem, a na pewno innym niż wszystkie.
i też nie wymaga jakoś dużo pieniędzy, bo czasami nie masz tych pieniędzy, żeby nie wiadomo ile wydać na prezent. Dokładnie. A to naprawdę nie kosztuje dużo coś takiego i jest to super, bardzo fajne. Także mamy nadzieję, że pomysł Wam się przydał. A więc tak, reakcja na Instagramie, zobaczymy jak tatom się to spodoba. Tak? Czy będą zadowoleni, czy będą płakać, że to jednak nie jest flaszka? Jak ci burczy. My się z Wami żegnamy, ściskamy Was bardzo, bardzo mocno. Zapraszamy do subskrybowania i zostawienia kciuka w górę. Pa!